Tatry to nie tylko ładne krajobrazy, ale interesujący świat roślin i zwierząt. Wyjątkowość tych gór podkreśla przede wszystkim to, co występuje w strefie wysokogórskiej. Jedną z osobliwości, dodam ptasich osobliwości tatrzańskich, jest płochacz halny, którego mimo niepozornego wyglądu wypatrzymy bez trudu. Płochacze, nie zważając na turystów, wyszukują pokarmu, często tego, co zostało po turystycznej biesiadzie. Nie boi się, ponieważ jest dokarmiany, mimo apeli pracowników parku o szkodliwości takiego działania. Płochacz halny to dla niewprawnego oka wypisz, wymaluj, wróbel. Jest jednak większy, ma wyraźnie dłuższe skrzydła i więcej waży. Jego ubarwienie jest bardziej kontrastowe niż ubarwienie wróbla. Rdzawe boki i spód. Samce od samic różnią się bardzo subtelnie. Są nieco ciemniejsze. To ptak wybitnie wysokogórski. Mieszka na otwartych terenach w strefie hal i turni. Najlepiej żyje mu się na murawach, u podstawy ścian skalnych i na gołoborzach. Tam buduje gniazda i żeruje w niskiej roślinności. Nie ma w Polsce drugiego gatunku tak ściśle związanego z tym piętrem klimatyczno-roślinnym. W Tatrzańskim Parku Narodowym żyje kilkaset płochaczy. Jest to najliczniejsza populacja w kraju.